Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Gościem Poranka Wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Słucham tego, co mówi Paweł Bobołowicz z Kijowa. Czytam teraz Jędrzeja Bieleckiego w dzisiejszej Rzeczpospolitej i mam wrażenie, że partię szachów, którą rozegrał Władimir Putin, jest zwycięska dla Rosji. Czy pan podziela takie zdanie? No, jestem przede wszystkim przekonany, że ta partia szachów trwa. Na pewno nie skończyła się jeszcze i myślę, że będzie trwała, dopóki Władimir Putin będzie na czele władz, które rządzą Rosją. Wtedy zapewne zacznie się, kiedy on przestanie tę funkcję pełnić, nowa partia szachów, ale na razie ona trwa i myślę, że trudno oczekiwać, żeby dzisiaj się ona skończyła. Parę ruchów zostało wykonanych w dniu wczorajszym, ważnych. Te dwa ruchy, które jednocześnie się dokonały, to spotkanie z Olafem Scholzem, trzymanym na dystans oczywiście kilku metrów przez stół. Tu jakby powtórzył swój manewr upokarzania nawet tych gości, których traktuje jako potencjalnych partnerów, Władimir Putin. To samo z Macronem było przecież. No ale jednocześnie komentarze, jakie próbuję śledzić w rosyjskich mediach wśród tych komentatorów, którzy najbliżsi są Putinowi, chyba można tak zakładać, przebijają jakby dwa sprzeczne odczytania tego spotkania. Z jednej strony nadzieja, no oto realizuje się scenariusz, który my cały czas, my Rosjanie, my ekipa Putina próbujemy realizować. To znaczy nie ma żadnego Zachodu, są Niemcy i Rosja z jednej strony, stara Europa, z którą rozmawiamy i która będzie z nami. I są Stany Zjednoczone, które zawsze są przeciwko nam. To rozbicie Zachodu jest najważniejszym efektem partii szachów, o którą pan redaktor pyta. Ale inni mówią, nie, nie, chwileczkę, Niemcy są takim samym Zachodem jak Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja. My walczymy z całym Zachodem, cały Zachód walczy z nami. Zachód tylko chytrze podzielił rolę między siebie, a więc dopóki nie pokonamy Zachodu w całości, dopóty nie jest możliwa deklaracja, że ta partia szachów się zakończyła. Myślę, że w takiej sztuce operacyjnej, która mieści się gdzieś między taktyką a strategią, niewątpliwie celem bardziej praktycznie ważnym dla Rosji jest rozbicie Zachodu, jest przekonanie własnej opinii publicznej, ale także przekonanie Europejczyków, że Zachód jest fikcją tych Europejczyków oczywiście, którzy mieszkają w Niemczech, we Francji, że Zachód jest fikcją i że trzeba porozumieć się z Rosją. Berlin, Paryż powinien porozumieć się z Rosją, a żeby uspokoić sytuację, to pierwsze. Po drugie, zapewnić sobie dostawy gazu, bardzo ważnego, zwłaszcza dla Niemców, którym bodajże 1/3 tego ważnego surowca, bez którego nie da się ogrzewać mieszkań w Niemczech, dostarcza właśnie Rosja. Bez dobrych stosunków z Rosją, taką jaka jest, nie da się po prostu żyć spokojnie, a na tym niemieckiemu Bürgerowi, jak mówią rosyjscy komentatorzy, zależy najbardziej. W związku z tym serce niemieckiego Bürgera bije jednym rytmem z sercem rosyjskim w tej sprawie. To jest, myślę, dzisiejsza mądrość dnia, która jednocześnie łączy się z możliwością agresji wciąż jak najbardziej bardzo realną w najbliższym czasie, dokonanej na skalę taką, która nie sprowokuje koniecznego odwetu w pełnej, jeśli można tak powiedzieć, w pełnym wymiarze ze strony Zachodu. Czyli? Na czym miałoby to polegać? Po prostu na wkroczeniu wojska rosyjskiego do Republiki, tak zwanej Republiki Ługańskiej, Donieckiej, bo oczywiście w tej sprawie nikt na Zachodzie palcem nie kiwnie, jeśli Rosja to zrobi. Zrealizowanie wniosku, który złożyła w Dumie wczoraj w czasie wizyty kanclerza niemieckiego, to oczywiście zbieżność
kompletnie przypadkowa, komunistyczna partia Rosyjskiej Federacji, która jest mniejszościową partią, dodajmy, w Dumie, ale to właśnie wniosek KPRF przeszedł entuzjastycznie przyjęty przez większościową partię putinowską, Jedinaja Rosja. Wniosek oczywiście o uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki. On właśnie otwiera możliwości, jeśli tylko Putin wykona jeden podpis pod aktem, bo teraz tak wygląda prawnie ta możliwość w rosyjskim prawie. Teraz prezydent Rosji po prostu może zadeklarować jednym podpisem, że wniosek Dumy, który przeszedł w Dumie, o uznaniu niepodległości tych krajów jest prawnym aktem, który potwierdza prezydent Rosji. I wtedy wystarczy wysłać wojska rosyjskie, które będą otwarcie, oficjalnie, już nie tylko jako zielone ludziki, nieoficjalnie, ale jak najbardziej oficjalnie bronić niepodległości Ługańska i Doniecka przed faszystami z Kijowa. Oczywiście to się spotka z entuzjastycznym przyjęciem w Rosji i na tym Putinowi bardzo zależy. Ta wewnętrzna gra jest tutaj równie ważna jak zewnętrzna. No, nie żyje się w Rosji dużo lepiej w ostatnich kilkunastu miesiącach niż kiedyś. Raczej niewątpliwie poziom frustracji związanej z pogorszaniem się sytuacji wewnętrznej rośnie. I takie małe zwycięstwo polegające na tym, że nasze wojska będą znowu o kilkadziesiąt kilometrów dalej na zachód, że będziemy bronić biednych Ługańszczan i Donieckczan przed faszystami z Ukrainy już otwarcie. Nasze czołgi będą tam, gdzie urodził się Prokofiew, bo to akurat właśnie na terenie tych republik, będą broniły tych odwiecznie rosyjskich ziem już otwarcie. Zagramy na nosie Zachodowi, a Zachód nic nam nie zrobi. Tego rodzaju sukces, myślę, jest jednym z bardzo możliwych wariantów zagrania, które Putin może wykonać. No ale ta wielka gra, te wielkie szachy będą trwały cały czas i myślę, że najważniejszym rezultatem tej, powiedziałbym, rozgrywki w najbliższych kilkunastu miesiącach, może trochę dłużej, jest doprowadzenie do sytuacji rozdzielającej definitywnie Europę od Ameryki, Europę starych imperiów, czyli Europę karolińską, francusko-niemiecką od Ameryki. Ten stary projekt, który trwa przecież od co najmniej od pomysłu Breżniewa, by zwołać konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. O to przecież chodziło w tym manewrze sowieckim. I marzenia o tym Europa od Władywostoku do Atlantyku, ta wizja, która gdzieś jest na Kremlu, w Berlinie i w Paryżu od wielu lat obecna, może się ziścić. Tak, myślę, że warto tylko odczytać ją prawidłowo. Europa od Władywostoku do Atlantyku, a nie od Atlantyku do Władywostoku. To znaczy zjednoczycielem jest Rosja, a nie biedny generał de Gaulle, który leży już na cmentarzyku, prawda, w swoim Colombe des Églises od lat ponad 50, a Rosja realizuje ten plan tylko nie dla Francji, tylko wyłącznie po to, ażeby z Finlandii Europę, ażeby zneutralizować ją w konflikcie decydującym z zaatlantyckim potworem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Konflikcie, który oczywiście Rosja rozgrywa chwilowo, tymczasowo w bardzo ciekawej wspólnej rozgrywce z Chinami. To jest też ważne. Pytanie o to, co zrobią Chiny w ciągu najbliższych dni i co zrobią Chiny w ciągu najbliższych lat. Chiny oczywiście mierzą swoją politykę nie w skali dni, ale w skali lat i stuleci. No niemniej teraz jest taki moment, zaraz po olimpiadzie, moment pytania, a co będzie z Tajwanem? Czy Chiny nie zechcą wykonać jakiegoś ruchu przybliżającego tak zwane zjednoczenie Chin kontynentalnych z Tajwanem, czyli wchłonięcie Tajwanu, co oczywiście byłoby bardzo wygodnie uczynić jednocześnie z akcją Rosji na zachodzie Eurazji, a więc na Ukrainie, gdzieś, prawda, w Białorusi. Połączenie takich dwóch akcji sparaliżowałoby możliwość reakcji Zachodu, prawda, bo Zachód musi wtedy wybierać, czy Chiny są większym zagrożeniem, czy Rosja,
no, tego rodzaju walka na dwóch frontach, które dwa mocarstwa kontynentalne prowadziłyby wedle wspólnie uzgodnionego scenariusza, mogłaby być dużym kłopotem dla Zachodu. To też jest jeden ze scenariuszy, który no, trzeba mieć w pamięci jako pewnego rodzaju możliwość. I ten scenariusz być może został uzgodniony, niekoniecznie na piśmie, ale w czasie wizyty prezydenta Putina w Pekinie. Czasami wygląda na to, że taka partia, która jest rozgrywana w tej geopolityce, to jest chińska partia i tutaj, tak jak Putin używa instrumentów rozmaitych, tak sam jest instrumentem w rękach Pekinu, który spokojnie patrzy na te wszystkie konflikty wewnątrzeuropejskie i cieszy się. Dziel i rządź nadal jest tym prawidłem, które jest realizowane w polityce, a to Chiny rządzą i dzielą. No, rzeczywiście zdaje się, że na otwarciu olimpiady w Pekinie z lubością puszczano przebój Johna Lennona Imagine, Imagine There's No Heaven, nie ma nieba, ale jest oczywiście cesarstwo niebieskie, czyli to cesarstwo środka, jak nazywa się Chiny, jak same Chiny się określają. I kiedy nie ma żadnego Boga nad nami, najważniejsza jest tylko siła. Ta siła cesarstwa, które chce wrócić do swojej pozycji sprzed powiedzmy kilkuset lat jako najważniejszego, najsilniejszego imperium, oczywiście także najstarszego ciągłego imperium na świecie, mam na myśli rzecz jasna Chiny. Tyle tylko, że Rosja, która znalazła się istotnie w tej chwili w takiej sytuacji w stosunku do Chin, jak Łukaszenko w stosunku do Rosji, to znaczy jest takim buforem zachodnim, którym wielki brat, w tym przypadku wielki brat z Pekinu, troszkę próbuje się posługiwać, troszkę manewruje, troszkę szantażuje, ale Putin dokładnie tak samo jak Łukaszenka próbuje się no jakoś uniezależnić. To jest gra taka, powiedziałbym, o przetrwanie i o doczekanie do momentu, w którym wielki brat może mieć kłopoty i ta lokalna dynastia łukaszenkowowska w Mińsku, a putinowska w Moskwie będzie mogła no jednak odzyskać suwerenność, odzyskać możliwość utrwalenia własnej siły, niezależnie od tego, jak wielki brat próbuje się posługiwać tym zachodnim buforem. Powtarzam, Rosja jest w niewygodnej pozycji zachodniego buforu wielkiego imperium i czuje to Władimir Putin, ale to wcale nie znaczy, że Władimir Putin czy Rosja chce się pogodzić z taką sytuacją, więc ta gra, te szachy, jeśli można tak powiedzieć, są rozgrywane jednocześnie z kilkoma partnerami, rywalami. Dla Rosji oczywiście nie ma żadnych trwałych partnerów, są tylko rywale, podobnie zresztą jak i dla Chin. I w tej właśnie partii myślę, że sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą, to znaczy przewidywane przez niektórych analityków jako możliwość uderzenie jednoczesne Chin na Tajwan i Rosji w kierunku zachodnim, gdzieś na Ukrainę czy dalej, jest w istocie także grą między tymi dwoma partnerami rozgrywaną ze złą wiarą. To znaczy pytanie o to, kto bardziej się zaangażuje w tę kampanię ewentualnie wojenną i kto bardziej na niej ucierpi, kto troszeczkę powstrzyma swoje działania, by nie skupić na sobie, no powiedziałbym, głównej odpowiedzi sił, które jeszcze są na Zachodzie. To jest tego rodzaju rozgrywka, którą bardzo trudno dlatego przewidzieć ostatecznie, jaki ona będzie miała układ w czasie, timing, przepraszam, że użyję tego paskudnego słowa z języka angielskiego w naszym polskim języku. Trudniejsze teraz i wyżej zawiesimy poprzeczkę w tej rozmowie, bo taki geopolityczny pesymizm możemy sami w sobie wyzwolić, obserwując świat, a teraz oczekuję od pana profesora słów optymistycznych, nadziei. No, nadzieja jest taka, że na pewno nie jest panem historii ani prezydent czy przewodniczący, czy cesarz Chin, wszystko jedno jak go nazwiemy, ani tym bardziej troszeczkę manewrowany nim Władimir Putin, ani też amerykański prezydent. Pan historii jest gdzie indziej, znacznie wyżej, tam gdzie John Lennon zakładał, że nie ma nikogo i próbował przekonać o tym i przekonał niestety
razem z kulturą hipisowską miliony młodych ludzi i to pokolenie, które dzisiaj rządzi Europą Zachodnią. Ale rządzenie Europą Zachodnią czy światem zachodnim przez nihilistyczne elity, powiedziałbym, dziadków z 68 roku i ich dzieci, i już wnuków może nawet, wcale nie oznacza, że ci ludzie, którzy rządzą dzisiaj Zachodem i prowadzą go do samobójstwa, a to mnie najbardziej obchodzi, najbardziej martwi, nie manewry Putina, nie manewry prezydenta Chin, to są wszystko rzeczy wtórne. Najważniejsze jest to, żeby Zachód uratował się przed samobójstwem. Otóż to zależy nie od tych samobójców tylko, którzy rządzą dzisiaj Brukselą, Strasburgiem, którzy skupiają się dzisiaj na tym głównie, jak upokorzyć Polskę, jak doprowadzić, no to dzisiaj przypomnijmy, zapada wyrok TSUE, którzy traktują kwestie Rosji, Chin jako drugo- czy trzeciorzędne w tej zacietrzewionej ideologicznej walce o likwidację ostatnich przyczółków, powiedziałbym, czy ostatnich pozostałości, raczej tak powiedzmy, starej Europy, Europy tradycji, Europy ojczyzny, Europy kultury po prostu. Otóż ta wielka walka, najważniejsza dla mnie walka, która toczy się w tej chwili w moim świecie, w świecie zachodnim, w świecie europejskim, nie rozstrzygnie się tylko w oparciu o plany ideologiczne tych właśnie, którzy dzisiaj rządzą Europą, ale Pan historii jest ponad nami i myślę, że ta perspektywa powinna nam przywracać nadzieję. Zło nie ma zagwarantowanego zwycięstwa w historii. Kiedyś rozmawialiśmy na temat polskiej racji stanu i pan profesor, to jeszcze było w czasach, kiedy Radio Wnet było przy ulicy Koszykowej, pan profesor pytany, co jest polską racją stanu, powiedział, być w Unii i ją zmienić. Czy ta droga zmieniania Unii nie jest ślepą ulicą, czy nie jest tak, że już Europa nie ma siły, żeby wrócić do swoich własnych korzeni, do tej takiej z tego zwykłego renesansowego uśmiechu, czy nawet takiego uśmiechu branego ze średniowiecza, czy z tradycji greckiej i każdej innej. No cóż, czytam teraz książkę Zemmoura, Samobójstwo Francji, i skoro tam padają tak bardzo mocne, tak głęboko sięgające słowa, tak wnikliwe diagnozy tego, skąd się wziął ten kryzys kraju, na którym chyba nie tylko Zemmourowi zależy, ale także setkom tysięcy czytelników, którzy kupili tę książkę, to może jest jakaś szansa, że znajdziemy i będziemy znajdowali, to jest kwestia tylko zorganizowania naszej współpracy w takim właśnie wymiarze, z takimi elektoratami, jeśli można tak powiedzieć, w krajach Europy Zachodniej, znajdziemy współpracowników do tego dzieła zmieniania Europy. Oczywiście widać w tej chwili w skali całego Zachodu, jak nasila się ta walka tych, którzy dzisiaj dysponują środkami władzy, z próbami jakiejkolwiek reformy, powstrzymania tego samobójstwa w imię utopii. No to, co robi premier Kanady, jest przykładem właśnie takiej desperacji w tej walce. To znaczy już pozbawienie obywateli Kanady resztek jakichkolwiek wolności, swobód, wprowadzenie de facto stanu wojennego, w którym można zablokować konta, w którym można odciąć od źródeł finansowania całkowicie i od źródeł informacji także tych, którzy nie chcą się podporządkować jedynie słusznej ideologii. No to pokazuje jakiś stopień rzeczywiście desperacji w tej chwili, w tej walce o utrzymanie projektu totalitarnej ideologii, ku której zmierza Zachód. Skoro taka jest ta desperacja, to widocznie poczucie zagrożenia wynika z tego, że siły opierające się tej totalitarnej utopii jakoś się budzą, jakoś dają o sobie znać widocznie. Ogromna sympatia, jaką wzbudził ten protest trackersów, niezależnie od tego, jak patrzymy na samą kwestię COVID-u i ewentualnych restrykcji przeciwko rozszerzaniu się COVID-u wymierzonych formalnie, to ludzie patrzą na ten protest jako po prostu na obronę, próbę obrony wolności, próbę obrony
chronimy zwykłego, szarego człowieka przed totalitarną ideologią narzucaną przez kompletnie oderwane od rzeczywistości elity. Myślę, że coraz więcej ludzi to widzi i w takim, można tak powiedzieć, horyzoncie, w takiej perspektywie to, co robi Polska, to, co robią Węgry, broniąc jako kraje resztkami swojej suwerenności, innej perspektywy dla Zachodu, wydaje mi się, zyskuje coraz bardziej czytelną sympatię wśród tych, którzy w trudniejszych warunkach, bo przeciwko swoim rządom, próbują bronić wolności we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w tylu innych krajach, w których mamy miliony, dziesiątki milionów, a nawet setki milionów potencjalnych obrońców tradycji zachodniej, tradycji, z którą my się także utożsamiamy, chrześcijańskiej tradycji opartej na kulturze śródziemnomorskiej. A jaką definicją wolności pan profesor się posługuje? No cóż, myślę, że wolności odpowiedzialnej, to znaczy wolności republikańskiej, wolności obywateli, a gdzie są głębiej zakorzenione te tradycje, jak nie w Polsce właśnie, w kraju, który jest właściwie synonimicznie wymieniane z pojęciem Rzeczpospolitej. A więc wolność obywatelska wymaga czujności w walce o nasze możliwości działania, nasze możliwości ochrony życia prywatnego. Jeżeli nie będziemy czujni w życiu politycznym, nie będziemy w nim brali udziału, nie będziemy protestowali przeciwko zagrożeniom i organizowali się przeciwko nim, bo to nie chodzi tylko o protest, ale o mądrą samoorganizację w tym życiu obywatelskim, to po prostu utracimy ostatecznie także te swobody, o których mówią liberałowie, ci, którzy nie mają na myśli państwa, którzy nie traktują poważnie obowiązków wobec wspólnoty politycznej, ale chcą bronić wolności wyłącznie w sensie negatywnym, tej wolności liberalnej, wolności robienia, czego się chce w życiu prywatnym. Otóż totalitarna ideologia, która dzisiaj zawładnęła elitami zachodnimi, chce zabrać również tę liberalną wolność, wolność robienia, co uważamy za stosowne w naszych domach prywatnie, to także jest zagrożone przez ową totalitarną ideologię, która wszędzie chce się wcisnąć, wszystkim manipulować przy pomocy spółek czy firm Big Data, przy pomocy coraz większej kontroli nad przepływem informacji, nie tylko pieniędzy. Otóż właśnie odpowiedzią na to może być tylko wolność, jakiej bronimy jako obywatele, organizując się wewnątrz naszej Rzeczpospolitej i wewnątrz szerszej Rzeczpospolitej Europejskiej, jeśli można tak powiedzieć. Oby tak się stało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet, a teraz czas na Grzegorza Milko. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia.
i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.